Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj horoskop dla barana na miesiąc listopad. Także zaczynamy od baranów. Karty tarota, karty anielskie i oczywiście złota myśl na koniec. Pozytywna złota myśl. Także zaczynamy od kart tarota. Po kolei moi drodzy, jaki to będzie miesiąc dla Was? Zobaczmy, jaki będzie miesiąc dla barana. Zobaczmy, co będzie się działo. U barana, kochani, będzie dużo obaw związanych ze sprawami rodzinnymi. Rodzina na pierwszym miejscu, możliwe uroczystości, jakieś może czyjeś rocznice, urodziny, imieniny bądź tego typu uroczystości. Na pewno będziecie świętować i tutaj jest taka radość, zwycięstwo nad waszym życiem, nad emocjami. Pomimo, że jest troszkę obaw, to jesteście bardzo przywiązani do swojej rodziny, do swojego domu, do osób, moi drodzy, w waszym środowisku, bez których no nie potrafilibyście sobie żyć, wyobrazić tego życia. Także tutaj sprawy rodzinne zdominują ten miesiąc. Pięknie to wygląda. Dobrze, idźmy dalej. Co w pracy, w karierze? Pierwsza karta już wypadła. Co w pracy, w karierze? Pracy, moi drodzy, dwie siódemki i as monet. Tutaj jest trochę nieszczerości, a nawet sporo, ja bym powiedziała, wokół waszych właśnie finansów. W pracy jest no niezbyt ciekawie, nie macie chęci, po prostu czujecie się oszukiwani być może. Uważajcie na też na pomyłki związane z waszymi na przykład wynagrodzeniami, bo ktoś może tutaj was oszukiwać w tej pracy. Oczywiście czujecie się przywiązani do tej pracy, ale też zablokowani. Liczycie sami na siebie, liczycie, że coś zmienicie. Mielibyście najbardziej chęć zmienić tą pracę i będziecie możliwe, że robić różne plany w tym miesiącu. Ale moi drodzy, niektórzy z Was mogą nawet sobie zmieniać pracę, przygotowywać się przynajmniej. No zobaczmy w finansach, bo tam wyszło tak różnie. Finanse. Co w finansach? W finansach niby stabilnie, ale jest żonglowanie finansami. Możliwe, że niektóre barany otrzymają drugą propozycję, bo jest podwójność. Też uważajcie na wydatki, bo cieszycie się oczywiście, bo jesteście dosyć tutaj postrzegani jako osoby, które stoją stabilnie finansowo, ale ta podwójność mówi, że dla niektórych to jest rozrzutność, a dla niektórych to jest liczenie każdego grosza. Także ja bym powiedziała, pomimo tutaj, że jest ta trójka pucharów i jest karta mocy, uważajcie na rozrzutność, ale niespodziewanie w tym miesiącu przyjdzie do Was propozycja, jakaś nowa oferta pracy. Także finanse, no w połowie stabilne można powiedzieć przy tej dwójce monet. Ale oczekujcie, dacie sobie radę na pewno finansowo w tym miesiącu, ale oczekujcie propozycji. Dobrze. Dodatkowego zarobku, tak? Oczywiście. Zobaczmy, co w miłości, w uczuciach dla Was, moje barany, w uczuciach. O, zmiany idą. W uczuciach dosyć stabilnie, ale nerwowo. Mogą być jakieś spory, kłótnie. Możliwe, że jesteście na tyle zapracowani, że ten miesiąc nie jest wcale miesiącem miłosnym. Tutaj mogą być jakieś zadrażnienia, stare problemy. Też, moi drodzy, w uczuciach może pojawić się ktoś bardzo dynamiczny, kto będzie Was gdzieś zapraszał. To jest nowa jakaś znajomość, ale też powiem szczerze, że trzeba rozmawiać. Czy jesteście w nowym związku, czy w starym związku? Są zadrażnienia, są jakieś tu możliwe plotki, pomówienia. Trzeba sobie wyjaśniać.
Tu bardzo możliwe, że czeka Was jakaś randka. Czy jesteście w stałych związkach, czy jesteście singlami, niezależnie od tego idzie zmiana, bo w Waszym kierunku idzie dynamizm i osoba, która będzie chciała tutaj o Was zawalczyć, zdominować, i możliwe, że nie będzie Wam się to do końca podobało. Może to być tak, że będzie niechciany wielbiciel tutaj koło Was. No dobrze, zobaczmy, kochani, teraz co w domu u barana w miesiącu listopadzie. W domu. Tutaj się pokazują pewne ograniczenia, moi drodzy. Możliwe, że będą sprawy z przeszłości do pozałatwiania. Możliwe, że trzeba będzie zapłacić w domu za jakiś stary mandat albo jakaś przyjdzie wiadomość z urzędu. I oczywiście tu będą opłaty niekoniecznie spodziewane, tak? Pewne sprawy się kończą, pewne zaczynają. Tutaj jest dużo obowiązków, oczywiście. W domu może być też ograniczenie ze względu na młodą osobę, ograniczenia jakieś finansowe albo emocjonalne. I do tego, kochani, może za kimś będziecie tęsknić, tak, w tym miesiącu. Kogoś Wam będzie brakować, może ktoś wyjedzie gdzieś dalej, a z drugiej strony będziecie mieli ograniczenie poprzez jakąś wiadomość z urzędu, bo tam trzeba będzie coś opłacić, coś zaległego. Tak to wygląda dla Was w domu. Co w zdrowiu, moi drodzy? W zdrowiu. Drobne przeziębienia, które dotyczą Was już od dłuższego czasu, mogą być sprawy układu moczowo-nerkowego, pęcherz, drobne przeziębienia, tak jak mówiłam, i możliwe, że trzeba zadbać o układ limfatyczny albo też oddechowy. Jest tutaj, moi drodzy, możliwe, że Wasze płuca są zaflegmione w tym miesiącu, spory kaszel, jakieś przeziębienie uciążliwe, które nie chce odejść. I niespodzianki w tym miesiącu dla Was. Niespodzianką co będzie? Niespodzianką będzie, moi drodzy, jakaś ważna rozmowa z osobami z przeszłości. Możliwe, że dowiecie się to, co było niejasne, to się wyjaśni. I będzie jakieś zaskoczenie ze strony osób z przeszłości. Możliwe, że ktoś wyjawi Wam jakąś tajemnicę i będzie chciał z Wami tutaj porozmawiać. Też możecie podpisać jakiś ważny dokument, umowę w tym miesiącu. I to będzie też wszystko dotyczyło, moi drodzy, osoby albo osób z przeszłości. Jeśli będziecie podpisywać może jakiś nowy kontrakt, nową umowę, to też tutaj będziecie podpisywać to z kimś, kogo znacie, tak? To będzie też taka niespodzianka dla Was. No dobrze, dobre niespodzianki. Teraz zobaczymy sobie pozytywną myśl. Złotą myśl dla barana na ten miesiąc. Tańcz. Złota myśl dla Was. Ruszaj swoimi ślicznymi nóżkami i porusz swoim wspaniałym ciałem. Poczuj muzykę i ciesz się życiem. Wypowiedz swoje modlitwy i wiruj w rytm swoich intencji. Każda komórka Twojego ciała będzie się radować. Ćwiczenia są równie ważne dla Twojego zdrowia, jak zdrowie, odżywianie oraz przetwarzanie stresu i emocji. Możesz zakołysać biodrami sam z przyjaciółmi lub z namiętnym partnerem. Wytańcz swoje wspaniałe serce. Także dla Was taniec i oczywiście jeszcze karta anielska. Nadzieja.
Nadzieja pozwala wierzyć, że niedługo w Twoim życiu zaświeci słońce. Anielska mądrość przypomina, że Twoja dusza jest niezwykle wytrzymała i pełna mocy. Dlatego miej wiarę w swoje marzenia. Pamiętaj, że wszechświat chce, byś osiągnął to, czego pragnie Twoje serce. On po prostu czeka, aż uwierzysz, że naprawdę na to zasługujesz, zanim anioły ześlą Ci spełnienie marzeń. Musisz zdecydować, czego naprawdę chcesz. Następnie wysyłaj pozytywne myśli dotyczące zmian, na jakie liczysz i spełnienia Twoich marzeń. Poproś anioły o pomoc, a rozpalą i ożywią iskry potencjału. Nadzieja ma magnetyczną siłę, która przyciąga do Ciebie to, co wielkie i piękne. Afirmacja: jestem wdzięcznym, wiecznym optymistą. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Pozdrawiam. Do usłyszenia.